Witajcie, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Penny's Big Breakaway. W ostatnim odcinku uciekaliśmy przed wielką kulą z pingwinów. I to nie byłoby ciekawe, dlatego że... w pewnym momencie trochę sało nam poszło. Okej, okay, teraz jesteśmy na świecie, który jest taki typowo zrobiony pod wodę. Czy my potrafimy pływać? Nie. Czy jak wskoczymy do wody, będziemy potrafili pływać? Nie. Ale potrafimy skakać jak najbardziej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek bycie na dnie. Dobra. O, masz los. Mechanika windy. Oj, tak. Zbyt dużo Minecrafta ktoś grał. O, i po wodzie możemy pływać. Dobra, co chcesz? Okej. Ktoś zatrudnił gości, żeby wybudowali mu drzwi, a nie ściany. Mamy ją zniszczyć. Okej, okay, chyba to jest ta ściana. Tak. I mamy tutaj mnóstwo punktów. Dobra. Co to jest? Czyli tutaj mamy mechaniki typowych jakichś boostów takich. Okej, czego? Coś tutaj jest? Nie. Tak się wydawało, że coś tam może być. Dobra, czy coś tutaj będzie? Nic. Nawet scenaria ciekawie wygląda. O, masz, tu trzeba było zejść na dół. Co to jest? Czy to jest katapulta? O, masz los i my to je... to jest świetne. To jest świetne. Dobra. Czy coś tutaj jest ciekawego? Nie wygląda na to. Okej. Okay. Do tej wody nie spadam. Nie! O, masz los, dobrze. Tutaj trzeba przytrzymać to, ja przyciskiem tylko wcisnąłem. What? Dziwne. Wcześniej to nam wszystko było ok, a tutaj takie nie działa. Dobra, chciałem ustawić sobie kamerę, tylko w tej grze nie da się ustawić kamery. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Popatrzyłem sobie jak ona upadała i trochę to mnie rozśmieszyło. Okej, okay, czyli tutaj w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy na... Teraz zobaczyłem, że to ta ikonka przy życiu naszym, że to jest to samo, co jaką teraz mamy twarz. Ale śmieszne to było. Dobra, coś tutaj mamy? O, mamy gościa. Dobra, co chcesz? Okej. Okay. Mamy zanieść komuś. Okej. Okay. Masz cios. Dobra. Proszę. Dobra, zgaduję, że jakbyśmy czytali tutaj, bo zazwyczaj ci goście, którzy tutaj są, oni opowiadają historię tych regionów. I mamy życie po prawo, tylko zapomniałem, jak działa katapulta, więc... Sorry. O! Tak nie działa katapulta! Dobra. Ewidentnie katapulta potrzebuje nieco naprawy, bo coś się chyba popsuło. Ale teraz musimy tylko zejść po tych pingwinach. Wejdźmy. Okej, okay. Udało się. Zaraz nie będę ryzykować. Chcę zdobyć ten punkcik. Bum. A, to jest drugi. No, zgaduję, że gdzieś tam byłoby, byśmy znaleźli. Ale już nie musimy aż tak bardzo się martwić. W ogóle ani razu chyba jeszcze nie zostaliśmy zawaleni przez tego pingwina. Tak, takim złym robotem to jest. Więc...
Nie będę nawet komentować. Okej. Tutaj musimy naprężyć się. I wpadliśmy na dno oceanu. Gadują, że jesteśmy zrobieni z jakiegoś tytanu czy czegoś takiego i dlatego spadamy na dno. Okej. Jeżeli nie można pójść na górę, to znaczy, że można pójść na dół. Okej. O, masi los. Musimy znaleźć jakieś rzeczy. Dobra, gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Zbyt mało czasu, żebyśmy wszystko ogarnęli. Dobra. Padać sobie. Okej. A! Przynajmniej trochę pingwinów zeszło stamtąd. A teraz już nie zrobimy tamtego gościa, więc nie ma znaczenia. Dziwne to jest czasami, bo czasami lecimy trochę więcej, czasami trochę mniej. Okej, zajmijmy się w takim razie tym. Dobra. Dobra, jest wszystko okej i... Nie podobają mi się te pingwiny, które są tam. To było nawet śmieszne. Okej, woda jest. A! Zgadzam się, że jakbyśmy mieli trochę więcej momentów, to nie byłoby aż tak dużego problemu. O, ale mamy trasę inną. O, witam. Dzięki, nie masz... A, miałeś coś do powiedzenia, tylko ciebie nie wysłuchaliśmy. Jaka szkoda. A co tutaj jest? Chyba nic. A nie, jest tutaj, dobra. Spróbujemy tam wejść, bo to może da nam. Moczy! Nie, prawie. Czasami trudno wycelować środek. Okej, ale teraz czas się skupić. Okej, tylko dwie mamy rzeczy. Bum. Akurat było proste, kiedy możesz tylko korzystać z jednego, właśnie jednej gałki. Raczej 50 tysięcy nie mamy. No, trudno by było. Zgaduję, że ten hajs, jakbyśmy zbierali go, to dostajemy mnóstwo za to punktów. Okej, jesteśmy znowu na jakimś... jesteśmy już chyba w jakimś mieście. I mamy kolejną mechanikę. Dlaczego to bardziej wygląda już na Sonika? Okej, czyli mam jakiś boost. Wow. To był dosyć mocny boost. Dobra. Co tutaj jest? Okej, trochę go to zrobiłem. Okej. Wylądujmy w takim razie tu. Coś więcej oprócz tego? Nie widzę. No, w takim razie sprawdźmy, co tutaj jest. Kolejna katapulta. Zazwyczaj tam, gdzie pokazuje monety, to tam mamy wylądować. Okej, i co tutaj mamy? Mamy sobie zrobić punkt. Okej. Dobra, trochę zwiększmy sobie. Jak będzie na odpowiedniej dziękujemy bardzo. Chciałem to odpalić, tylko... Czyli mamy zrobić sobie 3000 tych punktów. A może się uda teraz? Nie! Dobra, może to nam robi automatycznie? Nie? A masz los. No, musimy mieć pełne. Tak.
No, to byłoby trudne do wykonania, szczerze powiem. No tak, będę. Dobra, mam ja nową mechanikę. Co to tam daje? Jesteśmy dosłownie helikopterem. Czy tam są zielone pingwiny? Dobra, ciasto daje nam możliwość zostania helikopterem. Ciekawe. Dobra, kontynuujmy w takim razie. Możemy... Nawet nie patrzyłem, co to było. Po prostu jak najszybciej. Okej, mamy tompy, tak. Co uwielbiamy naszą znakomitą mechanikę z takiego klasyka jak Mario. Tomp. Najśmieszniejsze jest to, że w Mario tompy żyją. To są dosłownie żywe istoty. Okej. I na tej wysokości powinno być ok. Nie jest jakieś bardzo trudna zagadka. Zgaduję, że jak nas zmiażdżą, to będzie strata życia, więc. Więc jednak powinniśmy. Dobra, ciekawe, czy jeżeli wyjdziemy na to, czy. Mogli zostawić jakąś zagadkę. Dobra. A nie, jest helikopter, tylko. Nie powiem... Wydawałoby mi się, że jednak powinien nieco inaczej zrobić ten... Nie. Dobra, przynajmniej spadamy, nie mamy czasówki na tym. Ten jest takie, czy... Można... nie można. Okej. Ops. Teraz te pingwiny chyba mają inne pióra, coś mi się tak wydaje. Wcześniej miały niebieskie, albo może mi się... Nie! Że tutaj trzeba było chyba mieć jakiś nawet pęd. Wydaje mi się, że nic nie zdobędę w tym poziomie, bo dosłownie... Okej. What?! Dosłownie lekko dotknąłem. Och! Jednak są zielone pingwiny. Ej! Wiecie, jaki ja byłem głupi? Zapomniałem o tym, że przecież jojo potrafi pływać po wodzie. Ja próbowałem to przeskoczyć, a tutaj po prostu... No... Przynajmniej fajne dźwięki wydaje. Dobra. Czy się uda? Dobra, nie, mamy duże... Dosyć duży czas. No, jakbyśmy mieli tam takie... Wiecie, żebyśmy tak przyjechali, to zapewne by było wszystko okej. Pytanie jest takie, czy... Jest tutaj ściana, czy... Nie ma ściany. Dobra. Mówię, w tej grze można na różne sposoby to zrobić, więc... Więc nie ma jakiegoś większego problemu. A, i już. Tak, czasami tracimy te momentum i... O, maściro, przeskoczyłem! I zdobyłem najgorszy pół... Dobra, spróbujmy. I... Znalazł przycisk. Przepraszam, ja po prostu kontrolera nie potrafię aż tak bardzo. Dobra, ale zrobiliśmy to. Dostaliśmy dosyć dużo gwiazdek za nic nie zrobienie, dosłownie nic nie zrobiliśmy w tym poziomie. Okej. I mamy wreszcie jakąś postać ludzką. Jakby to jeszcze była jakaś ludzka. Mówiłem, że ta postać będzie jakoś później ważna. Dobra, ale ja tutaj przewijałem, a w sumie powinien wam czytać. Wiem! Pracowaliśmy tak ciężko. Byliśmy
pierwsi w kolejce, żeby wystąpić. Ale później jakaś panienka się weszła przed nami. Au. Przepraszam, bez urazy. Nie wiem, co, o czym dokładnie mówili. Nie wiem, o czym dokładnie mówili. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. O tak. Nie, trochę wolniej, maleńka. Okej, nie mam nic przeciwko, żeby cię zawieść, ale jeszcze nie możemy popłynąć chyba? Mówiłem. Ej, czekaj, znam ciebie. Jesteś tym... Trudno mi przetłumaczyć, będę w obieżce. Jesteś tą panienką, która weszła... weszła w kolejkę podczas audycji, nie. Podczas castingu. I ukradłaś moje miejsce. Aha. I chyba musimy uciekać. Okej. Czekaj, ona też ma jojo? Dobra, przynajmniej mamy boss fight. Boss fight nie jest najbardziej znakomity. Oraz dlaczego twoja łódź podwodna? Możemy ciebie uderzyć? Szczerze powiem, nawet nie wiem, co mamy zrobić. Mamy poczekać? Nie wiem, jakoś nie wiem, co mamy zrobić dokładnie, kiedy ona jest padnięta. O, możemy tutaj wejść. A, czyli mamy jednak wejść na to. Jej, mamy rurkę, żeby wejść. O! Okej, to było dziwne. Dobra. O nie, dobra, atakuje nas, ale pytanie było czym. A przynajmniej mamy życie! Ej! A, ona ma taki atak, okej. Dobra. Sorry, że tak teraz słabo idzie, ale dosłownie kontrolowanie czasami tego... Kontrolowanie naprawdę czasami tego nie jest zbyt przyjazną rzeczą. A, i musimy zacząć od początku. I teraz najgorsza część tego, czyli żeby nam się udało... O! Mamy więcej kontroli! Dobra, chodzi o to, że w tym segmencie dosłownie mam... Inaczej kontroluję ten to jojo. Okej. Możemy przejść? Nie, musimy najpierw poczekać na to. Na najgorszy atak stulecia. A, nie, ma teraz trochę tutaj to jej zajmuje. Okej. I co mamy zrobić? Chyba tak mieliśmy pójść. Jej! Trochę dziwną ma reakcję, kiedy jej dosłownie w
wkręcamy wielki... wielką śrubę w statek. Nie wiem, co mamy dokładnie zrobić. Mamy zniszczyć ten statek, czy co? Okej. Chciałem to przeskoczyć. Pomyliłem się. Nie wiem dlaczego, ale... czasami po prostu mamy kompletną blokadę. Nie mogę... Traciłem momentum. Czasami to jest proste. Ale czasami to jest... Tak ci dają... Zostało nam jedno życie dosłownie. Ale czasami to jest... O, masz los, nie... Bo czasami naprawdę to jest mega proste, ale czasami to jest takie... Dlaczego nie działa i muszę od początku zrobić? Okej. Nie uwierzycie, to jest mój piąty raz, kiedy tutaj dochodzę. Zmieniałem kilkanaście razy strategię, jak przejść ten poziom. I wreszcie chyba zrozumiałem, jak się kontroluje się ten cały jojo. I teraz jak wiem, jak się je kontroluje, to jest najprostsza rzecz na świecie. Tutaj nie chodzi o to, żeby maksymalnie na prawo, na lewo, tylko delikatnie, góra, dół, czy coś takiego. O. Nie. Prawie. Tak, to jest najtrudniejsze. Ponieważ ona tak idealnie czasami jest, że jest cofnięte to. Nie obchodzi mnie damage. Nie. Obchodzi mnie damage. Okej. Teraz to powinno się ją nieco zająć. A ja teraz próbuję wejść na to. Aż musiałem złapać drążek i go obracać, bo już mam takie spocone palce, że mi to nie wyłapował. O, maści los. Wiecie co, ja się dosłownie nauczyłem tego 2 minuty temu, jak kontrolować ten, to jojo. A jeszcze wcześniej pół godziny próbowałem. Dobra, to będzie już ostatnie, ponieważ to jest totalna porażka, moja totalna porażka. Patrz na to. Tak, to zajęłoby to mnie i mojej załodze cały dzień, żeby naprawić. A jednak naprawiliśmy jej tę łódź pod wodą. Dzięki, maleńka. Wygląda na to, że jesteś bardziej zręczna niż wyglądasz. No, w sumie masz małe rączki. No, mi też jest trochę źle. Mówiłem w pierwszym odcinku, tamta postać jest main charakterem. Będzie ona później. Don't walk the plank about it. Nie martw się tym. Tak, pójdę na casting następnego razu. Większa i lepsza. Nie wiem, czy większa będzie. Wtedy moja załoga będzie miała więcej czasu, żeby odpocząć? Nie wiem. Tracą cierpliwość, mają tremę, kiedy są przed publicznością. Cały ten popcorn, wszystkie te sprawy. Podoba mi się, że nasze jojo ma wielkie usta i to jojo jest dziwne. Myślę, że to jojo jest głównym antagonistą tej gry. Jest naprawiona i gotowa. And you need to skip town, right? No, nie wiem, co to jest. Tak, jestem, że udaję się do następnego portu, więc może co ty na to... Co myślisz o podwózce? Albo podwieź ciebie, czy coś takiego. Jesteś znów wartościowa. Jesteś... nie wiem, bo tutaj Seaworthy to takie, żeby tylko z morzem, a po polsku to jesteś takie, że znowu tobie ufam. Tyle, co mogłem zrobić. To jest jeden z tych dziwnych dialogów, które trudno mi przetłumaczyć na polski. Ale jeżeli
Tak. Ale pamiętaj, żeby trzymać swoje jojo na smyczy. Ha, 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 ha. Nie wiem, co to znaczy. A, że jojo... A, bo chodzi o to, że to jojo tak lubiło... że tam wcześniej tego cesarza. Co, ogólnie to nie wiem, czy to gra jest procentowo, że wszystkie te achievementy... To jest najlepsze, że nie mogę dać do przodu. What? What? Jest więcej tych światów. Czekajcie, kupmy jeden z tych światów, najtańszy najlepiej. I co to jest? Unroll. Ja chcę tylko to zobaczyć, nie zrobimy to w tym odcinku, tylko chcę zobaczyć, co to jest. A, jednak takie. Dobra. Tych misji nie będziemy robić, bo się kompletnie mi nie opłaca. Więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Będę musiał trochę zmontować ten odcinek. Ale... Wiecie co, ja może tylko... Nie, nawet mi się nie chce dawać ten... Dam tylko jeden fragment teraz, jak mi się udało poprzednią metodą dojść jakoś do tego. O, masz los. Nie mówcie, że znowu... Wiecie, jak to trudne jest to kontrolować? Nie wiem, co ja robię, ale... Nie! Jest! Teraz tylko nie dostać głupiąc tym czymś. Jest! Nie! Dobra, zapisał mi, że jestem na statku. Nie! Nie mówcie mi, że... Więc to jest tylko na sam koniec, a tak to już się z wami żegnam. Z wami Trevor. No to cześć.